No i właśnie zaczyna się zapierdalanie. Ale ja nie będę jeździł, tylko będę patrzył, jak inni jeżdżą. Nie znam ludzi. No tak. Maciska, odpal. Jest z nami Krzysiek, jest z nami Zbyszek. I jedziemy do Pudliszek. Co ty wymyślasz? Ale jesteś żałosnym youtuberem, ty lamusie! Odpukać, żeby nie trzeba było w nic stukać. Odpukać, żeby nie trzeba było w nic stukać. Bo jak się pierdolnie, to już święta nie będą takie same. Nigdy nie będą już takie same. Chyba, że ci drzewo poprzetraca wszystkie kości. Chyba każdy obawia się takiej sytuacji w BMW 36, kiedy słyszy, jak coś stuka, puka, no i ma taką cichą nadzieję, że to wydech i tym podobne, ma już odłożone pieniądze na prezenty. No i nagle przed samym kupnem wszystkich prezentów dla całej rodziny dowiaduje się, że wózek został wyrwany. No i tak zastanawia się, kupić spawarkę czy dać komuś? Kupić spawarkę, dać komuś. Oczywiście już żadna osoba na święta do was się nie odezwie, bo nie kupiliście zajebistego prezentu. Ale wózek macie pospawany przez fachmistrza, który tak go pospawał, że się rozjebał, jak karaliście go ze szwagrem na podwórku podczas upojnej nocy. No niestety, tak to bywa. Życie nigdy nie jest kolorowe, chyba że sami sobie kupicie kredki i je pokolorujecie. Ale żeby kupić kredki, no to trzeba mieć pieniądze na te pojebane, wyimaginowane rzeczy, z których wy jesteście zadowoleni, ale to tylko takie pozory, bo tak naprawdę człowiek nigdy do końca nie będzie zadowolony, dopóki nie uświadomi sobie sprawy z faktu, że, uwaga, bo już się prawie zagubiłem, że najważniejsze jest upalać gruzy. Tak jest! Upalać gruzy!
Thank you.